Serdecznie witam na dzisiejszym naszym spotkaniu. Nazywam się Mateusz Pawłowski, jestem Customer Success Managerem w firmie TransEU. Na dzisiejszym spotkaniu postaram się Państwu przedstawić, jak działa giełda prywatna, jak można do takiej giełdy prywatnej zaprosić zaufanych przewoźników oraz kontrahentów oraz jak opublikować fracht na takiej giełdzie tradycyjnie i przez reguły automatyczne. Nasze spotkanie nie powinno zająć więcej niż 30 minut, więc serdecznie Państwa zapraszam do oglądania. Oczywiście w trakcie możecie Państwo komentować lub zadawać pytania na naszym czacie. Ten czat będzie widoczny w prawym dolnym rogu ekranu. W takim razie zacznijmy od podstaw. Czym jest giełda prywatna? Giełda prywatna jest to specjalne miejsce na platformie, w którym można wysyłać i publikować własne ładunki do swoich zaufanych kontrahentów, zwłaszcza przewoźników. W takim miejscu przewoźnicy będą też mieli pewność, że zaufane ładunki trafiają bezpośrednio do nich i czują się też wyjątkowo docenieni z Państwa strony. Żeby zacząć publikować ładunki na giełdzie TransEU, musimy zalogować się na konto spedytora. Logowanie jest tradycyjne, tak jak Państwa do platformy. Wpisujemy TransID. Oraz hasło. Jeżeli ten komputer jest Państwa zaufanym urządzeniem, nie powinna wystąpić weryfikacja dwuetapowa, jeżeli taką zaznaczyliście. Jeżeli nie, może pojawić się komunikat, jeżeli urządzenie jest Państwa zaufanym do pracy i wyłącznie do platformy. Po wpisaniu takiego kodu, który przyjdzie na maila bądź SMS-em, wystarczy zaznaczyć okienko, zapamiętaj urządzenie jako zaufane i taki kod już drugi raz nie będzie wymagany. Przejdźmy tutaj do publikacji na giełdzie prywatnej. Po zalogowaniu w prawym górnym rogu mamy znacznik Dodaj fracht. Wybieramy go. Następnie musimy uzupełnić wszystkie potrzebne dane. Najczęściej są one oznaczone naszą gwiazdką, czyli dzień załadunku, godzina jego załadunku, kraj, bądź kod pocztowy lub miasto, można wpisać Wrocław dla przykładu. Data rozładunku oraz jego godzina oraz miejsce docelowe, przykładowo Warszawa. Jeżeli miejscowość ma więcej niż kilka kodów pocztowych, należy wybrać je z listy bądź wpisać dany kod pocztowy, którego jesteśmy pewni. Przechodzimy dalej do wymagań pojazdu. Wybierzemy sobie tutaj solo oraz bus, typ nadwozia, dajmy sobie standard, ładowność 4 tony i przechodzimy do rodzaju frachtu. Robimy albo FTL, czyli całopojazdowy, albo LTL, jest to częściowo pojazdowy. Zaznaczamy sobie FTL i takie podstawowe dane będziemy mogli już uzupełnić i wysłać do naszej giełdy prywatnej. Żeby to zrobić, musimy przejść do zakładki odbiorcy. Wybieramy giełda prywatna, exchange, bo taką mamy nazwę. Wybieramy termin płatności. Dajmy odroczony. Liczbę dni 30. Czas na składanie ofert mamy już automatycznie ustawiony. Możemy go oczywiście zmienić bądź wydłużyć. I dajmy do godziny 13.30 oraz osoba kontaktowa, która będzie widniała przy danym frakcie na naszej platformie. Do tej osoby będą wysyłane zapytania bądź kontakty zainteresowanych przewoźników. Taki gotowy frakt możemy już opublikować na naszej giełdzie prywatnej. Frakt ten powinien być widoczny z zakładki Dodane. Z informacją, że oczekuje na publikację do giełdy prywatnej Exchange i oczekujemy na oferty. Następnie przejdziemy do konta przewoźnika, żebyście Państwo zobaczyli, jak taki przewoźnik otrzymuje informacje na giełdzie prywatnej, tutaj został zaproszony. Żeby znaleźć taki ładunek na giełdzie prywatnej, należy wejść w zakładkę Szukaj ładunków. Przechodzimy do zakładki Prywatne i mamy informacje o otrzymaniu oferty. Przede wszystkim jest informacja, z jakiej giełdy przyszedł
Fracht. No i pozostałe dane są tradycyjne jak na platformie ogólnej. Czyli mamy informacje o dacie, z jakiego miejsca jest załadunek, miejsce rozładunku i jego data, informacje o tym ładunku, czas publikacji, datę publikacji oraz zleceniodawcy, czyli osobę i firmę, która taki ładunek wystawiła. Drugim sposobem na znalezienie ładunku jest poprzez zakładkę Więcej filtrów. Trzeba przejść do zakładki Nowa zakładka bądź utworzyć nową, rozwinąć informację Więcej filtrów, źródła ofert ładunków i wybieramy informacje, które nas interesują. Czyli możemy wybrać giełdy, do których jesteśmy zaproszeni, do kilku bądź wyłącznie do jednej. Taką zakładkę możemy zapisać. Jeżeli chcemy, żeby to było od konkretnej firmy, możemy dać jako zaufane. I zapisujemy. Następnie poprzez przycisku Szukaj mamy tylko i wyłącznie informacje z tej giełdy, którą tutaj widzimy, czyli z giełdy Private Exchange. Za każdym razem, jeżeli taką zakładkę zamkniemy, możemy ją jeszcze raz stworzyć. Już nie potrzebujemy wpisywać dane przez więcej filtrów, ponieważ mamy zapisane w filtrach jako zaufane. Automatycznie nowa zakładka z tymi samymi danymi utworzy się na naszej platformie. Kolejnym etapem naszego spotkania są reguły automatyczne. Reguły automatyczne jest to ułatwienie dla pracy spedytora, ponieważ jest to automatyzacja jego pracy. Dzięki takiej regule będzie można automatycznie wrzucić ładunek na giełdę prywatną, a następnie po kilku minutach taki ładunek sam z siebie przejdzie na giełdę publiczną bądź do kolejnego etapu, jaki spedytor wybierze. I w tym momencie pokażę, jak taką regułę utworzyć. Żeby utworzyć regułę automatyczną, wybieramy po lewej stronie naszej platformie zakładkę Reguły automatyczne i przechodzimy na prawą stronę Dodaj regułę automatyczną. Po kliknięciu wyświetla nam się formularz z podstawowymi informacjami, jakie chcemy tutaj mieć. Przede wszystkim nazwa giełdy. Dla tego przykładu nazwijmy sobie to giełda prywatna. Dodajmy sobie miejsce załadunku, z którego nas interesuje korzystać z takiej reguły, czyli Wrocław. Miejsce rozładunku, dajmy Warszawa. Wybierzmy charakterystykę frachtu, czyli zaznaczmy sobie solo oraz bus. Załadunek dajmy sobie dowolny i przejdźmy dalej. W tym miejscu możemy wybrać ilość kroków w naszej regule i ilość możliwości, jeżeli chodzi o publikację. Maksymalnie możemy utworzyć 10 kroków w naszej regule automatycznej. Minimalny czas wyświetlania frachtu na danej giełdzie bądź danej regule wynosi 15 minut. Wybierzmy sobie podstawowe informacje, że chcemy na giełdą prywatną naszą wystawić. Wybieramy inne giełdy, wyszukujemy naszą giełdę prywatną, podajemy walutę, której chcemy, żeby dany frakt był oraz termin płatności. Możemy wybrać odroczony, płatność z góry, płatność na rozładunku. Dla testu zróbmy sobie odroczony i 30 dni. W tym miejscu należy zaznaczyć czas na składanie ofert. Jeszcze raz przypomnę, minimalny czas wynosi 15 minut. Oraz możemy zdecydować, czy chcemy, aby taka reguła natychmiast się zastosowała przy naszym koncie. Jeżeli chcemy, zostawiamy znaczek. Jeżeli mamy pierwszy krok zrobiony, możemy dodać kolejny. Następnym etapem wybierzmy sobie giełdę publiczną, czyli giełdę TransEU. W tym miejscu również możemy dać czas na składanie ofert. W tym przypadku zróbmy sobie 20 minut. Podajemy walutę, która nam odpowiada oraz termin płatności. Tak jak powyżej damy odroczony, ale 35 dni. Jeżeli chcemy więcej kroków, możemy to dać przez dodaj kolejny krok. Jeżeli nam to wystarczy, dajemy zapisz regułę. I taka reguła zostanie utworzona w zakładce Reguły automatyczne z priorytetem reguł. Priorytet reguł jest to informacja, w której kolejności reguła ma się automatycznie sama podstawiać. Jako że dla testów mamy tutaj
kilka reguł przygotowanych, nasza wylądowała na końcu, chcemy, żeby była na początku. Wystarczy zmienić jej kategorię na 1, platforma nam się automatycznie odświeży i widzimy naszą regułę utworzoną na pierwszym miejscu. Mamy też informacje, jeżeli chodzi o ilość kroków w naszej regule oraz czy jest aktywna. Jeżeli jest aktywna, podczas publikacji będzie się automatycznie nam podstawiała. Jeżeli ją wyłączymy, taka reguła nie zostanie automatycznie dodana do naszego frachtu. Chcemy to wykorzystać, więc dodajemy aktywność. Jeżeli ktoś utworzy regułę i będzie chciał ją zmienić, nie musi jej usuwać, można taką regułę zawsze edytować po kliknięciu raz. Zawsze można przejść do więcej oraz edytować regułę publikacji. W tym miejscu możemy dodawać kroki bądź takie kroki usuwać. Przejdźmy teraz do opublikowania frachtu z naszą regułą automatyczną. Żeby to zrobić, przechodzimy jeszcze raz w prawy górny róg w Dodaj fracht. Uzupełniamy zagwiazdkowane pola, w tym przypadku miejscowość Wrocław. Rozładunek dajmy Warszawa. Automatycznie już wcześniej mieliśmy zaznaczone, że interesuje nas pojazd solo oraz bus. Typ nadwozia dajmy standard. Oraz ładowność dajmy 4 tony. I już automatycznie odświeżyło nam informację z regułą automatyczną. Po kliknięciu w to miejsce widzimy, że już nasza utworzona reguła o nazwie giełda prywatna została dopasowana do naszego frachtu. Z tego miejsca też widzimy, jakie kroki mamy z informacjami i w którym miejscu będzie to publikowane w pierwszej kolejności. Jeżeli jakiś krok nas nie interesuje, możemy go z tego poziomu usunąć. Jeżeli jednak zdecydujemy, że ten krok był potrzebny, zawsze możemy go cofnąć. Po wybraniu reguły automatycznej oraz informacji, taki fracht możemy z tego miejsca opublikować. Po opublikowaniu ładunku przez regułę automatyczną na naszą giełdę prywatną pierwszej kolejności, taka oferta będzie widniała przez 15 minut. Po tych 15 minutach, bez ingerencji spedytora, automatycznie przejdzie na giełdę publiczną, gdzie będzie widoczna przez 20 minut, ponieważ tak jest reguła ustawiona i przez te 20 minut będzie czekała na negocjacje ze wszystkich użytkowników platformy. Teraz kolejnym etapem będzie omówienie, jak negocjować dany fracht na giełdzie prywatnej między przewoźnikiem a spedytorem. Przejdźmy na konto przewoźnika i sprawdźmy, jakie ładunki otrzymał na swojej giełdzie prywatnej. Wchodzimy w zakładkę Szukaj ładunków, przechodzimy do automatycznie przypiętej zakładki Prywatne i widzimy, że mamy dwie oferty. Jeżeli interesuje nas dana oferta i chcemy ją negocjować, wystarczy, że raz w nią klikniemy, a z prawej strony wysunie się szuflada z informacjami. Z tego miejsca możemy albo rozmawiać o ofercie na komunikatorze, albo automatycznie możemy już podać stawkę, jaka nas interesuje na danej trasie. Dla testu wpiszmy sobie 600 euro. System automatycznie również przeliczył nam poniżej, ile wychodzi stawka za 1 km. W tym przypadku jest to 1,66 euro. Jeżeli stawka nam odpowiada, dajemy wyślij ofertę i czekamy na odpowiedź naszego spedytora. Zobaczmy, jak to wygląda teraz po stronie spedytora. Widzimy, że pojawiły nam się powiadomienia o informacji, że nowa oferta jest w negocjacji oraz na komunikatorze jest informacja, że ktoś chce z nami negocjować. Jeżeli stawka nam odpowiada, jesteśmy zainteresowani, możemy przycisnąć automatycznie akceptuj. Wtedy po obu stronach zostanie taka informacja zatwierdzona. Jeżeli jednak stawka nie odpowiada, możemy ją sobie zmienić, przykładowo na 400 i wysłać własną ofertę. Przejdźmy teraz do konta przewoźnika. Przewoźnik również otrzymał informację na komunikatorze, że jego oferta, którą zaczął negocjować, została odczytana i propozycja z drugiej strony przyszła w wysokości 400 euro. Jeżeli nam stawka odpowiada, jak w tym przypadku, dajemy akceptuj. Mamy informację, że nasza oferta została zaakceptowana na giełdzie prywatnej.
Ze strony przewoźnika mamy chęć akceptacji tego frachtu, więc przejdźmy, żeby to sfinalizować po stronie spedytora. Jeżeli spedytor nie rozmyślił się odnośnie tego frachtu, możemy taką ofertę zaakceptować, bądź w dalszym ciągu możemy zmienić jej stawkę i negocjować. W tym przypadku dajmy akceptuj. Mamy informację już na samym dole naszego komunikatora, że oferta została zaakceptowana z informacjami o jakiej stawce i jaka jest data płatności. Oczywiście oferta nie jest wyłącznie widoczna na naszym komunikatorze. Zawsze można do niej powrócić po zamknięciu rozmowy poprzez zakładkę frachty, zaakceptowane i w tym miejscu mamy informację o naszej ofercie. Przede wszystkim też jest informacja, na jakiej giełdzie został taki ładunek opublikowany i zaakceptowany. Nową funkcjonalnością, jaką wprowadziliśmy na naszej platformie, są tak zwane directy, czyli frachty bezpośrednie do danej osoby. Żeby taki fracht opublikować do konkretnej osoby, przechodzimy z zakładki Dodaj fracht. Uzupełniamy informacje potrzebne w danym frachcie. Wybieramy wielkość pojazdu. Wszystkie zagwiazdkowane pola zaznaczamy. I przechodzimy do zakładki do wybranych. Z tej pozycji możemy zaznaczyć, że chcemy wysłać do osoby, którą mamy w naszych odbiorcach z komunikatora i możemy taką osobę wybrać z listy. Dla tego przykładu wyślemy do Nicole ofertę. Po zaznaczeniu osoby możemy taki fracht opublikować. Wtedy taka osoba, tylko i wyłącznie ona, ten fracht otrzyma na naszej platformie. Nikt inny nie będzie tego frachtu widział. Ostatnim etapem naszego spotkania jest zapraszanie zaufanych przewoźników do naszej giełdy prywatnej. Żeby to zrobić, przechodzimy w zakładkę kontrahenci. W prawy górny róg wyślij zaproszenie i uzupełniamy podstawowe informacje. Czyli dla przykładu wpiszemy imię, nazwisko. Musimy wybrać też dane kontaktowe, którą ścieżką chcemy wysłać zaproszenie. Możemy wpisać obie. Jeżeli nie znamy numeru telefonu, wpisujemy sam mail. W tym przypadku wpiszemy testowego maila. Wybieramy, w jakim języku ma być treść zaproszenia. W tym przypadku dajmy polski. Oraz dane firmy, którą zapraszamy. Również kraj jej pochodzenia, nazwa tej firmy oraz możemy podać NIP dla bezpieczeństwa. Również możemy poprosić, żeby dana firma przeszła u nas autoryzację, czyli weryfikację swojego konta oraz możemy zdecydować, czy chcemy, aby nasze zdjęcie widniejące na profilu platformy było widoczne w zaproszeniu. Jeżeli tak, zostawiamy nasz awatar. Jeżeli nie chcemy, żeby było zdjęcie, po prostu odklikamy i takie zaproszenie wysyłamy. W tym przypadku nasz testowy przewoźnik otrzymał zaproszenie do danej giełdy prywatnej z naszej firmy testowej i będzie mógł je przyjąć. W razie problemów z przyjęciem zaproszenia są informacje kierujące, że może się skontaktować na naszą infolinię drogą telefoniczną bądź mailową, a nasi konsultanci chętnie pomogą. I tym właśnie sposobem dotrwaliśmy do końca naszego webinaru. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich na naszym czacie.